Pomóżmy małemu Filipkowi odzyskać zdrowie. Chłopiec cierpi na wiotkie porażenie mózgowe czterokończeniowe, ale rehabilitacja powoli zaczyna przynosić pierwsze efekty. Ku naszemu zdziwieniu miesiąc temu zaczął chodzić za jedną rączkę, no i to jest taki nasz największy sukces. A teraz walczymy o to, żeby zaczął mówić. Na razie się porozumiewa za pomocą obrazków, komunikacji alternatywnej, ale mamy nadzieję, że jednak poskutkują nasze wysiłki i da radę się ociągnąć. Teraz rodzice walczą, aby Filipek zaczął mówić. Filipek jest rehabilitowany w ciągu całego tygodnia przez szereg specjalistów i to jest terapia NDT i terapia trzkowo-krzyżowa i integracja sensoryczna w Ostrołęce, poza tym zajęcia Halwika na basenie, naprawdę szereg rzeczy. Chodzi również do przedszkola, do nutki. No, kontakt z dziećmi jest dla niego bardzo potrzebny, ale teraz właśnie ważną kwestią dla nas są turnusy logopedyczne, tak jak wspomniałam, które kosztują po 2,5 tysiąca w Warszawie. No i jeździmy też na turnusy do Krynicy Zdroju i to jego tak postawiło naprawdę na nogi. Mamy nadzieję, że uda nam się wyjazd na delwitoterapię, bo słyszeliśmy od innych mam chorych dzieci, że to jest szansa właśnie na rozwój mowy, na rozwój intelektu, a teraz na tym najbardziej nam zależy. Aby pomóc chłopczykowi, Galeria Veneta organizuje 7 lutego w godzinach od 13 do 19 specjalny koncert, którego dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Filipka. Będzie dużo muzyki, pokazów sportowych oraz tanecznych. I nie tylko. Zapraszamy. Ruszyła 3. edycja budżetu obywatelskiego Łomży. Swoje pomysły może zgłaszać każdy mieszkaniec Łomży. To jeśli masz pomysł, przyjdź do Centrum Współdziałania Społecznego na ulicę Farną. W tym roku mieszkańcy miasta zdecydują, na co zostanie przeznaczonych 1 100 000 zł. Do 5 lutego Łomżyniacy mogą uzyskać informacje o budżecie m.in. w budynku przy ulicy Farnej 1 oraz w ratuszu w pokojach 210 i 216. W Urzędzie Miejskim informacje udzielane będą w godzinach od 13.30 do 15.30, natomiast na ulicy Farnej od 7.30 do 15.30. Od 5 lutego do 16 lutego jest zgłaszanie zadań. Od 10 do 25 marca głosowanie, 8 kwietnia planowane jest ogłoszenie wyników. Odbędą się także spotkania informacyjne. 8 lutego o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 5, 9 lutego o godzinie 17 w Domku Pastora, 10 lutego o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży. W ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego wyremontowano m.in. teren rekreacyjny przy ulicy Zawadzkiej. Nie udało się jednak zrobić wszystkiego. Przy tych dwóch zadaniach, czyli przy scenie koncertowej, przy przedszkolu publicznym nr 14, nie było opracowania. W związku z tym te zadania nie mogły być zrealizowane w normalnym, przewidzianym terminie. Tak samo jeżeli chodzi o miejsca do grillowania. Ale w przypadku sceny koncertowej inwestycja będzie realizowana przez firmę ZRB Mierzejewski z Łomży. Ma wykonać tą inwestycję do 25 maja tego roku. Do dnia dzisiejszego wykonano wykop pod scenę i fundamenty pod zaplecze sceny. Z uwagi na niskie temperatury prace przerwano. Jeżeli chodzi o miejsca do grillowania na bulwarach, Do końca mają inwestycje wykonać firma Suwałk. Prace rozpoczną się na wiosnę i miejmy nadzieję, że już do końca maja inwestycja zostanie wykonana. Dzięki oszczędnościom z ostatniej edycji budżetu wykonano już otwartą siłownię na ulicy Polowej. Zmodernizowane zostanie także boisko przy ulicy Przytulnej oraz wyremontowane zostaną chodniki na ulicy Śniadeckiego. Ja, będąc chłopcem, bo jestem urodzony w Łomży, bardzo często tu przychodziłem, nawet z początku nie wiedziałem, co to za pomnik. No później oczywiście z taką wielkim jakimś pietyzmem tu przychodziłem, wiedząc, że tutaj wielu zginęło w czasie powstania styczniowego. Później, będąc już kapucynem, dowiedziałem się z historii naszego zakonu, że wielu kapucynów również zginęło, no wprawdzie nie tu w Łomży, ale w powstaniu styczniowym, ale w Warszawie, w Cytadeli Warszawskiej.
Tam też jeden z nich był kapelanem więziennym, który przygotowywał na śmierć wielkich naszych Polaków. Między innymi ojciec Agrypin Konarski, to też bohater właśnie Powstania Styczniowego, jego przygotowywał na śmierć. No, losy ojca Konarska, który dziś jest błogosławionym, a w tym roku akurat nasz zakon obchodzi taki rok błogosławionego Konarata, bo w tym roku przypada 100 lat od jego śmierci. Zmarł bowiem w 1916 roku. Ja nawiązuję do Warszawy, ale to jest to miejsce łomżyńskiej bohaterów, którzy zginęli właśnie za ojczyzny, prawda, w czasie Powstania Styczniowego. Dzisiaj wspólnie z dyrektorem Mosiru otworzyliśmy salę zabaw, która mieści się w naszym łomżyńskim basenie. Było trzech najemców, żaden z nich nie był w stanie prosperować w tym miejscu. Uznaliśmy więc za celowe, żeby poszukać innego rozwiązania. No i pomysł pojawił się sali zabaw. Myślę, że to jest to bardzo cenna inicjatywa. Dają możliwość rodzicom zostawienia dzieci w sali zabaw, dzięki czemu też i oferta, którą oferuje basen, jest bardziej utrakcyjniona. Od 7 lat w regulaminie wprowadziliśmy, że jest taka możliwość. Poniżej 7 lat rodzic musi być nadal ze swoim maluchem. Wiecie!
myślę, że bardzo dobrze to się wkomponuje w całą strukturę parku wodnego, gdyż zmierzamy do tego, żeby był to obiekt rodzinny, gdzie będzie można przyjść z całymi rodzinami. Jeszcze co widać po radości dzieciaków korzystających teraz właśnie z sali zabaw. Jest to dobre rozwiązanie, czegoś takiego jako miasto nie mieliśmy i myślę, że będzie się to cieszyło dużą popularnością. Godzina kosztuje 7 zł, dwie godzinki 12. Jest możliwość również zarezerwowania sali na wyłączność. Tutaj koszt godziny to 120 zł, dwie godziny to 220 zł. Pan Marian Janczerski ma swój, że jak powiem, duży dorobek zawodowy. Ponadto jest w pełni dużym społecznikiem w branży weterynarii, a jest także, jak się okazuje, ta wystawa twórcą plastycznym, z której strony może nie wszyscy go znamy. Żadnej szkoły nie skończyłem, nikt mnie nie uczył, nie mam czasu czytać, żeby dokładnie czytać, jak to się powinno malować, jak to powinno wyglądać. I po prostu sam z własnego oczywiście takiego spojrzenia uzyskuję, a ponieważ mam coś takiego, że rozpoznaję barwy. Jako chyba mężczyźni właśnie mają kłopoty z rozpoznawaniem szczegółowo barw, natomiast ja rozpoznaję wszystkie odcienie barw i to być może, że to mi pomaga w tym. Pan Marian Czerski, chociaż jest lekarzem i pewnie takie powołanie miał, ale jak sam wspomina, to do tej twórczości plastycznej powołanie też miał od małego dziecka. Jak wszystkie dzieci pewnie tworzą, malują kredki, ołówek, głównie to są postacie z bajek, to co usłyszy i to co rodzice przeczytają, ale już rodzice wyczuli u niego ten właśnie talent w ręku. Ponadto te prace, jak sam podkreśla, z tego okresu dzieciństwa nie zachowały się. Do tworzenia prac, rysowania, malowania wraca w okresie szkoły średniej i to malarstwo jego już jest takie bardziej dojrzałe. Jest podziwiane przez najbliższe otoczenie, przez uczniów, przez przyjaciół, jak również przez nauczycieli, ale w dalszym ciągu jest amatorem. Na studia idzie na weterynarię, które kończy. W okresie studiów też próbuje coś tworzyć, ale wydaje mi się, że dopiero jak dojrzał, jak nabrał tego wieku dorosłego i pod względem wieku i pod względem statusu zawodowego, no coś mu zaczęło widocznie brakować. Brakować na tyle, że ponownie jakby odkrył tę swoją wenę do malowania. To jest pewne doładowanie akumulatorów. Jest to relaks połączony z przyjemnością, z taką pełną koncentracją, no i w której właśnie podejmuje różne aspekty, tak jak tutaj na tych obrazach. Oczywiście tak jak tytuł tego wernisażu, ludzie, konie i przyroda, one obrazują właśnie te obszary naszego życia, które są również związane z zawodem, jaki wykonuje ich autor. Głównym motywem to konie, ale nie tylko konie, bo portrety. Tutaj co prawda jest tylko
jeden portret taki z prawdziwego zdarzenia naszego senatora Jana Stypuły. Natomiast jak naliczyłem, 28 portretów to jest w świecie. Są to portrety w Polsce, w Litwie, w Łotwie, na Węgrzech, w Chorwacji, głównie naukowców, profesorów, zacnych osobistości. Pan Marian Czerski prezentuje tę wystawę, chociaż pan sam mówi, że specjalnie nie lubi pokazywać się. Ale tak to bywa z twórcami amatorami, że brakuje nieraz odwagi, żeby pokazać, żeby się odkryć. Ale sam wspomina, pierwszy raz to było w roku 1986 w Ciechanowcu, w Muzeum Rolnictwa. Może dlatego, że to taka branża, bo wiemy, że Muzeum Rolnictwa jest również Muzeum Weterynarii i tak jakby po profesji możliwe, że w jakiś sposób może nawet przymuszony został po to, żeby swoje prace pokazać. Dlatego bardzo cieszę się, że ta wystawa doszła do skutku. Łatwo nie było. Zajęło to dość długi okres czasu. Jesienią ubiegłego roku powstał pomysł, żeby właśnie to pokazać publicznie. Pan Marian Czerski maluje od wielu lat, ale niechętnie pokazuje publicznie. Życzymy kolejnych prac, przynoszących wiele wzruszenia i radości zarówno panu, jak i tym wszystkim, którym zechcecie je pokazać. Gratuluję serdecznie i gratuluję. Jest to bardzo ciężkie, bardzo trudne do najpierw wyrysowania, a później uchwycenia tych elementów, które się chce złapać. Stąd w zasadzie tutaj taka ciągota nie związana może z ruchem koni, tylko związana z tym, że bardzo lubię konie. Od małego dziecka uczestniczyłem w pracach polowych, pomagałem dziadkom. No i stąd polubiłem konie, bo się tymi koniami opiekowałem, jeździłem wierzchem. No i ta pasja później na studiach pozostała. To są większość obrazy z różnych czasopism, zdjęć, z kalendarzy i to po prostu siadam, rysuję i później maluję. Z tym, że tutaj właśnie mówią znajomi, wyraz ostrości poszczególnych postaci, zwierząt, czy też właśnie ludzi wynika to z tego, że farba jest nakładana wielokrotnie. To nie jest jedno pociągnięcie, tak jak w akwarelu, że pociąga się w lewo, w prawo tą farbą wodną i już coś tam widać, coś z tego jest. Tutaj trzeba, żeby uzyskać odpowiedni efekt, trzeba nawet do 10 razy nakładać różne barwy farb, kolory farb, żeby uzyskać odpowiedni odcień. Od wielu lat jego obrazy, które powstają sukcesywnie, są eksponowane w naszym budynku. Jego gabinet również zdobią konie, wizerunki koni, zwierząt, jak również przyrody. Jest część tylko, część twórczości. Tak jak powiedziałem, no około 28, liczyłem właśnie specjalnie teraz przed wystawą, 28 miałem samych portretów. A jeszcze oprócz tego były różne kwiaty, konie były. No to w sumie gdzieś tutaj znajduje się 1/3. Te, które zostały w domu zatrzymane, o tak powiem. A te pozostałe niestety, ale już poszły w świat w postaci podarunków dla różnych ludzi, w postaci różnych niespodzianek. Cieszę się bardzo, że ta wystawa doszła do skutku, gdyż
prezentowane prace jak twórczość amatorską są bardzo ładne, są dojrzałe, a zatem mogę powiedzieć, że wchodzimy tak śmiało, pełnie, z gracją w nowy rok 2016. Prace Marity Benke-Gajdy często inspirowane są naturą, pojawiają się też w nich figurki kobiet, aniołów, są również rzeźby monumentalne, ale w każdej z tych form jest ukryte piękno, jest uroda, która nie zawsze w pierwszej chwili jest widoczna, bo często te prace są bardzo ascetyczne, dopiero kiedy bliżej im się przyjrzymy, to roztacza się przed nami cała paleta tematów, cała paleta kolorów, faktur, po prostu całe bogactwo jej wyobraźni, bo jest to osoba niezwykle kreatywna i ta wystawa również tego dowodzi. Artystka przed ćwierćwieczem założyła sobie, że co 5 lat będzie podsumowywać swoją twórczość wystawą. Nam udało się pokazać jej prace przygotowane na 30-lecie. Tym razem wystawa inauguruje właściwie obchody jej 35-lecia, zatem są tutaj prace z ostatniego okresu. Ale tak jak w pozostałych przypadkach przy jej wystawach, pojawiają się leitmotywy, pojawiają się tematy, które wcześniej towarzyszyły, które wcześniej rozpoznała. Czyli są figurki kobiet, są rzeźby monumentalne, są rysunki. No przede wszystkim są prace, które pokazują, jak autorka znakomicie czuje ceramiczne tworzywo, chociaż z wykształcenia jest architektem wnętrz, ale ceramika zafascynowała ją ponad 30 lat temu i pozostała jej wierna. Ceramika jest tworzywem trudnym, bo autorka pracuje nie tylko w kamionce, takiej, która jest najbardziej elastyczna i najbardziej podatna na dotyk. Pracuje także w szamocie, w porcelanie i doskonale potrafi sobie radzić w każdym z tych tworzyw. Sama komponuje szkliwa, co jest niezwykłą umiejętnością. Także eksperymentuje z formami dekoracji, eksperymentuje z czasem i rodzajami wypału ceramiki. Zatem jest, można powiedzieć, mistrzem w tej dziedzinie. Jest to osoba niezwykle ciepła, o refleksyjnej naturze. Powiada, że przyświeca jej motto piękno, dobro i harmonia. To motto towarzyszy jej nie tylko w życiu, ale przede wszystkim w pracy. Marita Benke-Gajda jest dobrym duchem Muzeum i Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Przyjeżdża tu od kilkunastu lat ze swoimi wystawami, sprowadza ekspozycje kolegów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a przede wszystkim tworzy kolekcję własnej ceramiki. Ofiarowuje nam swoje prace już od 1999 roku. Uzbierało ich się blisko 40, a kolejne czekają, bo na obecnej wystawie przygotowanej z okazji jubileuszu 35-lecia pracy twórczej artystki jest zestaw figurek ceramicznych ptaszków, które zasilą zbiory muzeum. Artystka założyła sobie, że właśnie w muzeum powstanie dla nas unikalna w skali Polski kolekcja, która będzie ilustrowała poszczególne etapy jej pracy. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.
Od porażki 2016 rok rozpoczęły tenisistki stołowe pierwszoligowego AZS PWS IP Łomża. Przed własną publicznością podopieczne Wacława Tarleckiego 3-7 uległy Halsowi Warszawa. Piłkarkom ręcznym Gux Dwójka Łomża nie udało się awansować do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorek. W rozegranym w Kielcach turnieju 1/8 podopieczne Stanisława Niedbały 28-31 uległy KPR-owi Jelenia Góra i 17-40 ekipie miejscowej Korony Handball. W Piątnicy odbył się turniej Podlaskie Superwoman 2016. Są to oficjalne mistrzostwa województwa, nazwa to jest Superwoman Cup, także taka dosyć ciekawa nazwa, bardzo szumnie brzmiąca, no ale staramy się tak promować tą piłkę nożną kobiecą, tak żeby to i brzmiało i wyglądało bardzo dobrze. W tym roku w rywalizacji wzięły udział 4 zespoły: Helios Białystok, Włókniarz Białystok, Falcon Sokółka oraz Forty Piątnica. Traktujemy to raczej pod względem jako treningu, nie pod względem jakiegoś osiągnięcia celów, jako przerywnik, jeśli chodzi o pracę taką treningową, przygotowującą do sezonu. Raczej jest to przygotowanie do sezonu właściwego, czyli tego sezonu, który odbędzie się na boisku, na otwartych boiskach. Aczkolwiek nie ukrywam, że każdemu z nas zależy tutaj, żeby dobrze się zaprezentować. Dziewczynom też zależy, żeby dobrze się zaprezentować. Każde zwycięstwo, każdy dobry wynik buduje dobrą atmosferę w zespole. Dziewczyny chętniej trenują, jest większa frekwencja na zajęciach, bardziej się przykładają do tych zajęć. Także fajnie by było przy okazji dobrej gry też te mecze jednak wygrywać. Teoretycznie faworytem turnieju był Helios Białystok, który na co dzień występuje w drugiej lidze. Nie przyjechały wszystkie dziewczyny, bo wiadomo, okres bardzo napięty, bo to studniówki, to ferie się zaczynają, to różne zajęcia, zaliczenia, ale myślę, że bardzo fajna organizacja turnieju. Pobyt, zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod względem sportowym. Ale jak zwracali uwagę opiekunowie drużyn biorących udział w zmaganiach? Boisko, a hala to są zupełnie dwie inne dyscypliny sportu, tak jak siatkówka i siatkówka plażowa, więc to jest zupełnie co innego. Część zawodniczek lepiej się prezentuje na boisku, druga połowa lepiej się prezentuje na sali, ale też wiadomo, będziemy podpatrywać przeciwnika. Przeciwnik też się uczy dzięki takim turniejom i dzięki temu nasza podlaska piłka na pewno pójdzie mocno w górę. Helios udźwignął jednak ciężar roli faworyta i pewnie sięgnął po złoty medal. Podopieczne Mirosława Mojsiuszko 4-1 pokonały Falcona, 2-0 Forty i 4-3 Włókniarza. Drugie miejsce zajął wspomniany Włókniarz, który dodatkowo 1-1 zremisował z Fortami, a Falcona ograł 4-0. W starciu zespołów z Sokółki i Piątnicy lepsze okazało się podopieczne Macieja Tarnackiego, które wygrały 4-2. Najlepszą zawodniczką turnieju została Julia Borawska z Heliosa, a królową strzelców Julia Lasota z Włókniarza. Natomiast Kamila Zabielska z Fortów otrzymała statuetkę dla najlepszej bramkarki. Na otwartym boisku zaplanowany jest szereg sparingów z zespołami takim jak Turbier Podlaski, Włókniarz Białystok, Narew Ostrołęka, i część tych meczów będzie odbywać się w Łomży na sztucznej nawierzchni. Nenufar Ełk, Legia Warszawa, Rosa Radom, Legion Legionowo i GLKS Nadarzyn. To przeciwnicy koszykarzy UKS 9 PWS IP Łomża w zmaganiach o miejsce 7-12 rozgrywek trzeciej ligi. Pierwszy mecz podopieczni Włodzimierza Wójcika zagrają 6 lutego. Na wyjeździe Łomżyniacy zmierzą się z zespołem z Legionowa.
Ośrodek w Ożgnicach istniał około 50 albo i więcej lat. Tu było sporo lekarzy. Ostatni doktor Szadurski prawie 35 lat tutaj był lekarzem. Zmarł nagle, jak panowie wiecie, bo już chyba drugi raz kręci się to wszystko. Ja mieszkam co prawda w Łomży, ale jestem tutaj związany, bo swego czasu też się tutaj leczyłem w Ożgnicach, prawda? Mam też już ponad 70 lat. Oprócz tego, że odszedł, no wspaniały człowiek, ja już nie, wielki, wielki społecznik, nie będę tutaj mówiła więcej, bo wszyscy wiemy, jaki był doktor Szadurski, ale poza tym atmosfera tego ośrodka, kompetencje pielęgniarskie, jakie tutaj są, punkt apteczny na miejscu, no przecież to jest wszystko, no przecież EKG, wszystkie podstawowe badania można tutaj było zrobić. I raptem od 27, od śmierci doktora Szadurskiego, ośrodek świeci pustkami. Dużo jest pacjentów leżących, dużo jest starszych osób, gdzie nie mają pojazdów i ciężko im właśnie tutaj dotrzeć. Dlatego poprzednio rodzina przyjeżdżała, czy po te recepty, czy z mężem jeździliśmy na wizytę do tych pacjentów. No na dzień dzisiejszy właśnie najgorzej z tymi pacjentami jest. Bo no wiadomo, nie ma jak dojechać, ale też dużo i tutaj jest pacjentów, którzy tutaj właśnie przychodzili rodziny po te recepty i my już tak znaliśmy teren, że no można było w jakiś sposób im pomóc. Ja chcę się zapytać tutaj władzę, bo wiem, że ośrodek jest bezpośrednio podlega pod starostwo powiatowe w Łomży. Dlaczego nikt nic nie robi? Dlaczego ponad 2000 jeszcze przed śmiercią doktora, w tej chwili oczywiście ta liczba się zmniejsza, do tej pory nie mają zapewnionej podstawowej opieki zdrowotnej? Bo te osoby, które przyjadą, ale ile jest osób chorych, leżących, nie mających pieniędzy, do których lekarz nie przyjedzie? Czym jest problem, że nie ma lekarza? Ośrodek jest i powinien być lekarz. I chcemy jego właśnie. Pacjenci się niecierpliwią, denerwują się, przychodzą z różnymi problemami, a tak naprawdę ja nie jestem w stanie im pomóc, bo wiadomo, jak to jest, no, potrzebny jest lekarz, potrzebne jest ludzie, pacjenci dopominają się, żeby chociażby ta recepta była, a ja tak na dzień dzisiejszy niestety nie mogę tego im zrealizować. No i taki problem już prawie miesiąc trwa. To jest w ogóle nieposzanowanie godności ludzkiej. Przez tyle czasu nikt nie zapewnił podstawowej opieki zdrowotnej dla tylu pacjentów, co jest głównym zadaniem zespołu podstawowej ZPOZ-ów. W tej chwili my jako zakład działamy na podstawie ustaw obowiązujących oraz zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. I nie jest to prosta sprawa. W tej chwili mamy kilka pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji. No najlepszym to by było to, żeby ten lekarz się jak gdyby znalazł i byśmy zatrudnili go od razu. Natomiast jeżeli takiego lekarza nie znajdziemy, to mamy, tak jak powiedziałem, kilka wariantów rozwiązań. I w tej chwili jeden z nich przesłaliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia celem akceptacji. Doktor Szadurski zostawił tutaj życie. Przecież tutaj są pacjenci tak prowadzeni, że tu przychodzi lekarz i on od razu wchodzi do pracy. Przecież jest pielęgniarka, która ma wyższe wykształcenie. Jest jeszcze jedna pielęgniarka. Przecież jakie jest zapewnienie, proszę mi powiedzieć, jakie to jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, że leżąca 80-letnia pacjentka nie może pojechać do Łomży po receptę? Albo żeby ktoś ją zbadał? Pani mówi, że była taka wyjątkowa sytuacja, kiedy... Tak, była. Nie chcieli przyjechać do teścia pogotowie. No tak, powiedzieli, prawda, że jest starszą osobą i żeby dowieźć go do szpitala, na izbę przyjęć. Pan dyrektor tu przez pana kierowcę podał takie jakby po prostu oświadczenie, że podał 4 lekarzy, żeby do nich się zgłaszać, bo nie mają pacjentów. I pacjenci to w ogóle porwali. Powiedzieli, że oni absolutnie nie będą się tułać po Łomży i w kolejkach czekać. To jest jak gdyby filia większej przychodni łomżyńskiej. I tam mogą się ci pacjenci leczyć. I już na dzień dzisiejszy jest około 200 pacjentów, którzy skorzystali z pomocy tej przychodni. To jest przychodnia numer 2 na ulicy Kolegialnej 1.
jeżeli ktoś mieszka we Włodkach i jest leżącym pacjentem, to jakie to jest zapewnienie? Zapewniłby, gdyby oddelegował przynajmniej na 2 dni lekarza tutaj. I zapewnił też, dr Szedurski wykonywał, jeździł i domowe wizyty załatwiał. Jakie to jest zapewnienie? Jakie to jest zapewnienie, ja pytam. Taka tu pacjentka była, która pojechała o godzinie 8, a o 15 dopiero dostała receptę. Że tam w ogóle tak się dzieje, że jest po prostu tragedia. I bardzo taka zbulwersowana tu przyszła właśnie z tą skargą do nas. No i tu wiele też takich osób jeździ tam, a właśnie tam taka jest właśnie tak dużo tych pacjentów, że ciężko się dostać. Sytuacja jest bardzo ciężka, ponieważ tu jest 2000 ludzi było tu zapisane. W tym ośrodku jest bardzo dużo. Tu lekarz powinien być na stałe, bo skoro dzień czy dwa ktoś przyjdzie, to nie ma możliwości, to nie ma fizycznej możliwości, żeby przyjąć tutaj tyle ludzi. I przecież tu dużo jest ludzi starszych. Połączenia do Łomży to jest po prostu bardzo kiepsko się dostać. Nie, ktoś musi specjalnie się po prostu swoim transportem, a nigdzie nas nie chce po prostu. W Piątnicy ośrodek jest, nie chce nas w ogóle przyjąć, przecież mają swoich problemów. I to jest dobra wola, z wójtem żeśmy rozmawiali. Ja rozmawiałem już z lekarzami, którzy są w Małym Płocku, w przychodni, i kazałem się zorientować, jak będzie wyglądała sytuacja z przejęciem tego ośrodka, i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i oni jakoś nie widzą problemu, żeby tutaj nie zagospodarować tego ośrodka. Nie wiem, dlaczego akurat tutaj Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej pod kierownictwem dyrektora studenckiego takie stwarza problemy. Wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia stawia dość wysokie kryteria dla lekarzy, ale on powiedział, że jeżeli ten ośrodek przejmiemy, jako my gmina i wspólnie z tą firmą, która działa u nas w ośrodku zdrowia, nie będzie problemu z dalszą pracą i załatwieniem lekarza tutaj. Trzeba panu prywatnie chodzić albo umrzeć. No nie wiem. Co pani zrobi właśnie, kiedy się pani źle poczuje? Co trzeba zrobić? A sama nie wiem, co mam zrobić i gdzie się zwrócić. Jeszcze nie wiem, dobrze ulicy. Pogotowie chyba wyzywać się, bo co innego. Na przykład w moim Płocku jest 3 lekarzy, nie ma problemów. A ci panowie z NFZ-u, co zarządza tym wszystkim, takie warunki stawia. Po prostu chodzi o to, żeby zamknąć ten ośrodek. Nie ma takiej możliwości, że ten ośrodek nie przetrwa. Tutaj my jako zakład wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych na remont tego ośrodka. Jest to ośrodek bardzo dobrze i wyremontowany, zaadoptowany do potrzeb obecnych, wyposażony. Także no, byłoby bardzo niedobrze, gdyby ten ośrodek, jak tutaj niektórzy mówią, że jest do likwidacji. Ja uważam, że to jest najgorsze, jak gdyby, co mogłoby być. Ale żeby zlikwidować taki ośrodek, to jest tak długa droga, to są różne konsultacje, a przede wszystkim to jest zgoda Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, a tego na dzień dzisiejszy nawet na ten temat nikt nie rozmawia. Także tutaj wszyscy mieszkańcy mogą być spokojni, bo takiego wariantu nikt nigdy nie rozpatrywał. Dla mnie w XXI wieku jest nienormalne, żeby nie było lekarza, który nie chce przyjść. My wiemy, że zgłaszali się lekarze, ale są stawiane tak duże warunki, a poza tym, no, nie ukrywajmy, nikt nie przyjdzie na ten ośrodek za jakieś takie bardzo małe pieniądze. A przecież ZPOZ mają pieniądze i mają, wykazują zyski. Po co było remontować ten ośrodek? Po co? Mamy, tak jak powiedziałem, kilka wariantów rozwiązań i w tej chwili jeden z nich przesłaliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia celem akceptacji. I jak będziemy mieli akceptację tego pomysłu, to wtedy mam nadzieję, że od 1 lutego już przynajmniej na jakiś tam krótszy okres czasu, ale lekarz będzie i będą mogli skorzystać z tego przede wszystkim starsi pacjenci. Jeżeli ta możliwość zatrudnienia tego lekarza nie wyjdzie, to będziemy może starali się przejąć ten gabinet lekarza rodzinnego w Rogenicach, jeżeli starostwo, bo to starostwo decyduje, użyczy nam na jakiś czas i w ten czas my tutaj zajmiemy się, żeby ten gabinet funkcjonował, jest przecież punkt apteczny też obok, no i nie ma lekarza, nie ma recept, nikt tutaj nie przychodzi i dzwoniła ta pani, że no chyba zrezygnuje, tak wiemy, że bardzo szkoda, żeby tyle od razu stracić.
Czy dla rodzica oznacza to wolność, wolność wyboru? To rodzic decyduje, czy 6-letnie dziecko pójdzie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, czy pójdzie do oddziału tak zwanego zerowego. I w moim przekonaniu jest to jakby rozszerzenie wpływu rodzica na los szkolny dziecka. Postrzegam tę zmianę jako bardzo pozytywną, jako upodmiotowienie rodziców w tym procesie decyzyjnym związanym z kształceniem dziecka. Dzieci, które są w tej chwili w drugiej klasie, też mogą zadeklarować, że w tej drugiej klasie pozostaną na przykład. Dzieci, które są w tej chwili w pierwszej klasie, znaczy rodzice tych dzieci, mogą też zdecydować, że te dzieci zostają w pierwszej klasie. Dzieci, rodzice dzieci 6-letnich decydują, czy wysyłają dziecko do pierwszej klasy, czy do klasy zerówkowej. My po bardzo dogłębnej analizie zasobów, mam na myśli zasobów i materialnych, i niematerialnych. Materialnych, to znaczy możliwości lokalowych szkół. Taką propozycja została postawiona, by wszystkie oddziały zerówkowe w naszym mieście znalazły się w szkołach podstawowych. Ale bardzo apeluję o to, by nie mówić, że 6-latek idzie do szkoły. 6-latek idzie do oddziału zerówkowego, a my w tych zasobach szkolnych, lokalowych wydzielamy te miejsca, które 6-latkowi będą służyły, ale to nadal jest uczeń klasy tak zwanej zerowej i to, co on będzie realizował i forma, w jakiej będzie objęty opieką, jest to opieka przynależna dziecku zerówkowemu, a nie dziecku szkolnemu. I chciałabym to bardzo mocno podkreślić. Moim zdaniem korzyść jest jeszcze taka, że gdy dziecko to znajdzie się w szkole, to jest moja kolejna propozycja, by nauczyciele, czyli tutaj mówię o tych zasobach niematerialnych, o kapitale ludzkim, który mamy, bardzo dobrych nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego, przejmują nie klasy pierwsze, a klasy zerowe. Więc wartość dodana jest taka, że dziecko już od klasy zerówkowej będzie miało kontakt ze swoją panią, którą będzie w klasie pierwszej, klasie drugiej, klasie trzeciej. Jestem przekonana, że dla dziecka, jeśli chodzi o rozwój emocjonalny, jest to bardzo duży walor, ponieważ przez 4 lata to jest ta sama pani. Rzeczywiście wartością dodano jest to, że dla organu prowadzącego, że po pierwsze dziecko jest w systemie szkolnym, to jest kwestia i subwencji chociażby, ale jest to też ten walor, że nauczyciele, wartościowi nauczyciele mają klasy, mają zajęcia i może ich być więcej potrzeba nawet niż w tym momencie. Musi być wtedy opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej i dziecko nawet bez tego przygotowania przedszkolnego może trafić do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Nawet jeżeli nie korzystało, chociaż we wcześniejszych ustępach ustawy jest to, że dziecko, które korzystało, ale jest ten wyjątek, czyli znowu ukłon w stronę rodziców. To rodzic wie najlepiej, w jakiej kondycji intelektualnej, emocjonalnej jest dziecko, ale ma do tego jeszcze wsparcie fachowców, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale też bardzo doświadczonych naszych pedagogów, którzy pracują w przedszkolach i którzy o dziecku wiedzą bardzo wiele, jeśli dziecko uczęszczało do przedszkola. Do 31 marca jest taka prośba, by rodzice zdeklarowali się, do jakiego typu, czy to do zerówki, czy do kolejnej klasy, czy do pierwszej, czyli jest taka aplikacja, która jest przygotowywana i ona będzie służyła jakby takiej inwentaryzacji tego stanu, z jakim zetkniemy się po 31 marca. W tej chwili rzeczywiście problem budzi bardzo wiele zapytań. Przychodzą dyrektorzy szkół podstawowych, rozmawiamy. Wielu rodziców mówi, że chce dziecko zostawić w klasie pierwszej, to dziecko, które jest teraz. Dla mnie dopiero w momencie, w którym będę miała zinwentaryzowaną jakby sytuację, a będzie to możliwe po 31 marca, będę mogła w sposób wiarygodny i uprawniony i odpowiedzialny mówić, jaki mamy stan w mieście Łomża. Moim obowiązkiem na ten moment było przygotowanie tych propozycji, które wykorzystują zasoby, jakimi jako miasto dysponujemy. I mówię to o zasobach lokalowych oraz o zasobach ludzkich, o kapitale ludzkim, czyli o nauczycielach. W tym momencie nie pozostało nam nic innego, jak zacząć szampańską zabawę. Niech muzyka gra. Poloneza, czas zacząć. Thank you.
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przeświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie i dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Marcel, ile razy ci mówiłem, żeby omijać Franka z daleka? Teraz zarobiłeś śliwkę pod okiem i masz. I tak nie żałuję. Franek po prostu nie uwierzył mi, że Bóg istnieje i każdego z nas kocha. I za to masz śliwkę pod okiem? Franek powiedział, to niech cię teraz ten Bóg swój uratuje i trach mnie w buzie. Ale nie żałuję. Marcel, jesteś moim bohaterem. Stanąłeś w obronie prawdy. Jezu, wiesz, że obroniłbym Marcela? Wiem doskonale, że wy to jeden za drugiego w ogień i za mną też. Słuchajcie, kiedyś też mi nie wierzono. Mówili, o patrz, to syn Józefa, cieśli, o czym on mówi? Nie wierzyli mi, gdy próbowałem ludziom wyjaśnić słowa Boga. Nie wierzyli też prorokom. A kto to jest prorok? Prorok to przyjaciel Boga, który głosi o nim prawdę. Dzięki niemu Bóg mówił z nieba do ludzi. Dziś prawdę o mnie i Bogu możecie usłyszeć w kościele z ust kapłanów. Choć mnie nie widać, to wiedzcie, że mówię do was dzięki kapłanom. Choć mnie nie widać, to jestem obecny w komunii świętej. A jak kapłan zostaje kapłanem? Kapłan, czyli ksiądz, to taki człowiek, który służy mi na ziemi. Ja go wybrałem i powołałem, żeby głosił Słowo Boże, żeby udzielał sakramentów świętych. A udzielać sakramentów świętych to znaczy mnie dawać ludziom. Znam wszystkie sakramenty. Chrzest święty, bierzmowanie, najświętszy sakrament, pokuta. Namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. O, ja też znam wszystkie sakramenty. Brawo! Właśnie w nich jestem obecny, bo chcę dzięki nim i waszej wierze sprawiać cuda. I nie przejmujcie się Frankiem. Nie tak łatwo uwierzyć w Boga. Przyjdzie jeszcze czas, by mógł odkryć prawdę o mnie. Ha, powiem więcej. Tak się zastanawiam, żeby Franka powołać do kapłaństwa. Cześć, chłopaki. Do widzenia, Jezu. Jezus to wesoły przyjaciel i ma poczucie humoru. To prawda. To będzie numer, jak Frania zostanie kapłanem. A może nawet misjonarzem. A za granicą to nie trudno zarobić śliwkę. A zwłaszcza za to, że się wierzy w Boga. O, tak. Jak powiedział pewien proboszcz Andrzej Godlewski,
z parafii Świętego Krzyża w Łomży? Nikt nie powiedział, że będzie w życiu łatwo. Autoserwis Staniurski to gwarancja najwyższej jakości usług. Oferujemy naprawy samochodów osobowych i ciężarowych, prostowanie felg, wulkanizację, sprzedaż opon nowych i używanych w atrakcyjnych cenach, nabijanie i odgrzybianie klimatyzacji, skup samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do utylizacji. W sprzedaży mamy używane części mechaniczne i blacharskie. Gwarantujemy zadowalające ceny dla klienta. Autoserwis Staniurski. Łomża, ulica Sikorskiego 319, telefon 216 66 25. Auta ciężarowe obsługiwane są w Starym Cydzynie, telefon 219 28 43 lub 502 162 392.